Spójrz na jabłko, które jem. Jabłko czy jabłko? Widzisz? Jabłko średniej wielkości, kuliste, spłaszczone, skórka gładka, mocna, zielono-żółta, z intensywnie czerwonym, prążkowanym rumieńcem na połowie owocu, o kwaskowatym smaku i niezbyt silnym aromacie. Ugryź, posmakuj. Jabłko czy jabłko? Widziałeś to wszystko, zanim ci tego nie powiedziałem? A wiesz, kiedy się je zrywa? Odmiana późnojesienna, zbiór w połowie września. Dojrzałość, owoce osiągają w połowie października. A do czego się nadaje? Jak je jeść? Owoc deserowy, dobry na przetwory. Odmiana odporna na parch jabłoni, mączniaka i mróz ceniona ze względu na wczesne i obfite owocowanie. A dlaczego to jabłko niezwykłe? Dlaczego właśnie o nim rozmawiamy? Ugryź, posmakuj, bo to odmiana śląska, wyhodowana w 1865 roku przez królewskiego ogrodnika Brauna. Zatrudnionego w pałacu w kamieńcu Ząbkowickim, bardzo popularne na Śląsku. Kamieniec Ząbkowicki, często mylony z kamieńcem śląskim, kiedyś Frankenstein. Tak, ten Frankenstein, którego z nudów nad szwajcarskim jeziorem napisała Mary Shelley z domu Wollstonecraft Godwin. Wiktor Frankenstein i afera grabarzy z 1616. No, ugryź teraz. Jabłko zmieniło smak. To jabłko książe Albrecht Pruski. Nazwa niemiecka: Prinz Albrecht von Preußen, Albrecht Zapfel. Albrecht Pruski? Marianna Orańska. Nie wiedziałeś? No jasne, że nie. Teraz wiesz, i będziesz pamiętał. Tak to jest. O Marian, nie poczytaj. Albo kiedyś ci opowiem. Musimy to zrobić, bo to ważna kobieta żeby zrozumieć kobiety u nas. Szkoda czegoś nie robić, lepiej zrobić chociaż raz. Ale zrobienie tylko raz to tak jakby nie robić. Jak pojedziesz tam do kamieńca raz. To jakby wcale. Gorzej, jeżeli w ogóle tam nie pojedziesz i nie zobaczysz, jak wszystko się miesza i przeplata, nie poznasz porządku i nieporządku, nie rządu i rządu, libo tego miszmaszu.